planeta była do niczego i nikt nie chciał mnie słuchać. Sam sprowokowałeś atak Megazmo, wiedząc, że twoi bracia na tym ucierpią i że będą musieli uciekać. Jednak to zrobiłeś. Sprowadziłeś niebezpieczeństwo na nasz świat, a teraz chcesz zniszczyć kolejny. Gdybyś tak jak ja miał wiedzę gromadzoną przez tysiące lat, to byś wiedział, że my nic nie znaczymy w kosmosie. Nie! Śmiertelnicy zawsze myślą, że świat kręci się wokół nich, a ich codzienność jest najważniejsza. Ludzie rodzą się i umierają miesiącami w każdej sekundzie. Światy wybuchają i się tworzą. Nasz lud może być świadkiem tego kosmicznego tańca, a ty się sprzeciwiasz? By bronić świata, który nie jest twój? Jestem gotów oddać życie w jego obronie! Nie warto oddawać życia za takie błahostki.